Teraz kolej na literkę S, jak spider, czyli po angielsku pająk. Spośród wszystkich przerażających stworzeń, chyba największy lęk wzbudzają w nas pająki. Powinniśmy jednak pamiętać, że to one nas się boją bardziej niż my ich. Ciała pająka podzielone jest na dwie części. Z przodu ma oczy, szczęki, gruczoły jadowe i 8 odnóży. W tylnej części znajduje się serce i gruczoły produkujące pajęczą nić. Pajęczyny są tak wytrzymałe, że mogłyby posłużyć jako sieci rybackie. Te pająki mieszkają w podmokłych lasach tropikalnych. Nie jest to największy gatunek pająków, ale za to budują największe i niezwykle skomplikowane sieci łowne. Pajęczyny mogą nawet być rozciągnięte pomiędzy dwoma wysokimi drzewami. W tym celu pająk wspina się na szczyt drzewa, a następnie wypuszcza cienką nić. Niesiona na wietrze pajęczyna, przy odrobinie szczęścia, zahacza o sąsiednie drzewo i można rozpoczynać budowę. Pająki żywią się owadami, które łapią w swe pajęczyny. Starają się budować jak największe sieci, by jak najwięcej owadów w nie wpadło. Niektóre pająki są jadowite i niebezpieczne dla człowieka, jednak większość gatunków jest zupełnie nieszkodliwa i w przypadku ukąszenia zostawią na naszej skórze jedynie niewielki ślad. Pająki prowadzą samotniczy tryb życia. Nawet nie lubią towarzystwa innych pająków. Troskliwie jednak dbają o swoje młode. Większość gatunków zawija jajeczka w pajęczynę i przechowuje w suchym i bezpiecznym miejscu do wiosny, kiedy się wykluwają. To jest przedstawiciel podgatunku czarnej wdowy. Ten gatunek pająka jest znany z tego, że ma wyjątkowo toksyczny jad i jest bardzo niebezpieczny dla ludzi i zwierząt. Możemy być jednak pewni, że nic nam nie grozi, jeżeli czarną wdowę zostawimy w spokoju i nie będziemy jej drażnili. A to ciekawe. Pajęczyna, którą wytwarzają pająki, jest tak silna, że może służyć jako opatrunek nawet na dużą ranę.